prawda wygrała po prostu. Nie pomówienia, że nosiliśmy czaszki. Pewnie, że nosiliśmy czaszki na mundurach. Nic z tym złego nie ma. Że byliśmy zwartą grupą, nie dopuszczaliśmy do siebie nikogo? No pewnie, że taką byliśmy. Bo w naszych obowiązkach nie jest przyjaźnić się z kumplami. Działamy w plutonie i mamy być zwartą grupą. Że wszyscy nie byliśmy zawsze grzeczni? No pewnie, że nie byliśmy zawsze grzeczni na co dzień, bo nie jesteśmy ministrantami, ani nie jesteśmy, nie będziemy przyszłymi księżami. Jesteśmy żołnierzami, normalnymi ludźmi. Trochę czasami silniejszymi niż wszyscy, bardziej zżytymi ze sobą, gotowymi na większe poświęcenia. Ale nie byliśmy bandytami, nie będziemy nigdy. A poradzi młodym chłopakom, którzy teraz na przykład jadą na misję do Afganu? Żeby się nie bali strzelać. Lepiej, żeby nas pięciu sądziło, niż pięciu niosło.